Najpierw byłeś tancerzem, potem stylistą fryzur i w końcu postanowiłeś zostać projektantem i właściwie ten pomysł, chociaż z pewnymi trudnościami, ale dość szybko, jak mam powiedzieć, bardzo szybko zrealizowałeś. Byłeś jedną z najbardziej lubianych osób w świecie mody, towarzysko. Jako osoba bardzo sympatyczna, wesoła, bezpośrednia, dowcipna. Pomocna. Czy to się przypadkiem nie zmieniło? No troszkę się zmieniło, tak obserwuję to czasami. Bo ja byłem osobą, która pracowała na czyjeś nazwisko przez te 12 lat, czyli pracowałem robiąc stylizację włosów dla projektantów. Do sesji fotografom. Do sesji dla fotografom, reżyserom, do oper, filmów i tak dalej, i tak dalej. I to przejście moje takie, że ja już pracuję na swoje nazwisko, nie na ich, no nie dla każdego jakoś tak... Nie każdy przyjął to w sposób taki radosny. Oczywiście są takie osoby jak Gośka Szumowska, która tam mi kibicuje, czy tam... No, ale dla niej twoje działanie nie jest konkurencyjne. No nie. Możesz nawet jej kosiumy do filmu robić, więc możesz dalej pracować na jej sukces. Ale ja myślę o innych projektach. To środowisko modowe takie jest troszeczkę, wydaje mi się, że okazało się, że przez te 12 lat tak naprawdę niewiele jest osób, z którymi mam mocne relacje. Czyli to była jakaś weryfikacja twojej relacji? Troszeczkę tak. No, jak odebrałem nagrodę projektanta roku, zszedłem z tej sceny i później wyszedłem do ludzi i myślałem, że wszyscy ci moi znajomi przyjdą i zaczną gratulować. Tak. I byłem sam. I to było troszeczkę takie dla mnie zastanawiające. Nawet nie mówię, że mi było aż tak przykro, tylko to gdzieś tak właśnie weryfikuje te nasze relacje z ludźmi. I nawet później tak podchodziłem do tych ludzi z tą statuetką, no bo tam piliśmy jakieś drinki i tak dalej. I niektórym było tak ciężko pogratulować i nie wiedzieli, jak się mają po prostu do tego odnieść. Mnie się wydaje, że to te moje szybkie zmiany może dla niektórych są za szybkie i one wymagają czasu, żeby oni się nauczyli tego, kim ja teraz jestem, co ja robię, bo ja jestem tą samą osobą, tylko robię inne rzeczy, które tak naprawdę... Ty się już przyzwyczaiłeś do tego, co robisz? Wiesz, zapytam bez złośliwości, czy już takie masz poczucie, że tak zaspokoiłeś jakieś takie swoje narcystyczne ego, w sensie pozytywnym, że to już jest jakieś spełnienie i że teraz nie powiesz, że spotkamy się tutaj za rok, bo będziesz nagrywał płytę na przykład. Będę psychologiem. Neurochirurgiem. Ale już obiecałem na pierwszym pokazie Reni Jusi, że nie będę nagrywał płyty, bo mówiła: Robert, obiecaj, że nie będziesz śpiewał, bo już się boję, ale to ta absolutnie uspokajam. Ja się świetnie czuję w tym. Wydaje mi się, że ten zawód bardzo pasuje do moich zdolności. Czy nie masz poczucia, że znowu już chcesz coś na razie zmienić? Nie, no bo to rok. Ale wydaje mi się, że to jest zawód, który ma taką dużą przestrzeń, bo ja mogę różne rzeczy projektować. Mogę jeszcze projektować buty, biżuterię, nie wiem, wnętrza mieszkań, jakieś tam inne rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że ten zawód jest taki godny. Ja się źle czułem już jako na przykład fryzjer, ponieważ krępowało mnie to i czułem się na przykład momentami idiotycznie na sesjach fotograficznych. Z tymi młodymi ludźmi, którzy... Z młodymi ludźmi to raz, którzy przychodzili, nie do końca szanowali moją pracę. To momentami czułem się w tym wszystkim jakoś tak niezupełnie dobrze. Wydawało mi się jakoś takie to wszystko dziwne, że nagle ktoś jest lepiej traktowany, bo ma inny zawód. Że ekipa jest drugiej kategorii. Na przykład. A ja już miałem rzeczy, które naprawdę osiągnięcia jakieś na skalę taką międzynarodową, bo przecież zrobiłem opery w Paryżu. Pierwszy robiłem Wogi z Marcinem Tyszką. No, wiele rzeczy takich zrobiłem, a poprzez ten zawód zawsze byłem jakoś tak inaczej traktowany. I mimo, że ja już powoli byłem taką osobą rozpoznawalną, bo byłem i w mediach, i jako tam traktowany czasami jako celebryta, to potem przychodziłem do tej pracy i mimo, że to wykonywałem swoją pracę bardzo dobrze i miałem jakieś swoje osiągnięcia, to zawodowo byłem zawsze traktowany niżej od na przykład gwiazdy, która
nie wiem, pokazała biust. Tak, albo biust, albo inną część ciała, albo zatańczyła w tańcu z gwiazdami, albo była na lodowisku, albo coś tam zaśpiewała. I ja nie chciałem siebie widzieć w takich sytuacjach. Już chciałem sobie to zmienić, żeby być niezależną osobą. I w tej chwili ja mam bardzo dobrze, bo jestem niezależną osobą. Te ubrania sprzedają się bardzo dobrze. Mogę robić, co chcę. Nie jestem uzależniony od fotografów, od stylistów, od gazet i tak dalej, od tego, z kim imprezuję, bo to troszeczkę też tak było, że na sesje były często zapraszane osoby, z którymi się, no nie wiem, ktoś przyjaźni, z którym ma fajne kontakty, nie ze względu na to, kto jak pracuje. Więc czasami też tak było, a w tej chwili jestem osobą niezależną. Nikt nie ma na mnie takiego wpływu. No, ważne jest, żeby te ubrania się sprzedawały, a ja już robię te ubrania też nie dla pojedynczych gwiazd, gdzie czekam na nie, nie wiem, 3 godziny, żeby zmierzyć i tam błagam, żeby ona wzięła tą sukienkę za darmo i założyła, tylko ja robię dla ludzi, którzy po prostu normalnie chodzą po ulicy i chcą nosić te ubrania. I dlatego to dla mnie jest taka wolność, że kto chce, może przyjść, kupić te ubrania. Ja nie szyję na miary i tak dalej. Ja nawet się zastanawiałem właśnie nad tymi filmami czy teatrami, jakbym miał robić kostiumy. Ja nie wiem, czy bym chciał to robić. Bo to były znowuż te ubrania na miary, czekanie na te gwiazdy i te ich kaprysy, że one tego nie lubią, lubią. Chcę być taką osobą do końca niezależną i która sama może decydować o tym, co robi i tak dalej. No, pokory to dużo w tobie nie ma, trzeba przyznać, ale może to cię właśnie pcha do sukcesu. Wiesz co, że... Ale kiedyś była w tobie pokora. Była pokora, no, ale to mi się wydaje, że to była taka pokora wystraszonego dziecka. No właśnie, na ile ty jeszcze w ogóle w sobie znajdujesz tego chłopaka z miejscowości Gacki? Gacki, no. Chciałbym tego chłopaka, to dziecko odnajdywać w swoich projektach, bo to dziecko rzeczywiście kodowało w ogóle lata 70., 80., wszystko w ogóle, co się wydarzyło w ogóle ciekawego i w tej małej prowincji Gacki i w Kielcach później i tak dalej. I ja byłem taki bardzo artystycznie pobudzony, bo wychowywałem się w domu kultury, bo moja mama tam pracowała i to było takie totalne rzeczywiście. I były też niefajne rzeczy, ale to wszystko wpłynęło na... Pochwała socjalizmu, czyli znowu... Dokładnie. Ale w życiu prywatnie czuję się chyba osobą silniejszą w tej chwili. Właśnie możesz się zaopiekować tym chłopcem. Opiekuję się od kilku lat, nawet go wychowuję. Mm-hmm. To jest bardzo ważne, żeby nagle to dziecko, które kiedyś znalazłem w sobie, gdzieś tam bardzo ukryte i takie niepewne, połączyć z tą osobą, która ma siłę zmieniać te rzeczy. Czyli ja uważam, że przyjąłem do siebie to, że to, co zrobiłem po raz kolejny, miało sens, miało sukces. Ludzie też mi uświadomili, że to, co ja robię, to jest duża odwaga, czego ja wcześniej nie zauważyłem. Także ja to wszystko pozbierałem i ten sukces, i te miłe słowa, które mi mówią ludzie z zewnątrz, nawet z tych małych miasteczek, którzy przyjeżdżają kupić t-shirt, to mnie bardzo buduje, mnie bardzo wzmacnia. To mi uświadamia, kim ja jestem i gdzie ja jestem w tej chwili. I wydaje mi się, że ten zawód, który sobie wymarzyłem, bo to był zawód mój wymarzony już jako dziecko, chciałem się tym zajmować, ale pewne kompleksy i tak dalej. Myślę sobie, że było za mało w tobie pychy, żeby od razu po to sięgnąć. No ja bardzo chciałem studiować, już byłem w liceum plastycznym na tkactwie. A i potem chciałem iść to. No wiesz, najpierw poszedłem na malarstwo, ale wcześniej miałem iść jeszcze na projektowanie mody, ale wtedy mi wszyscy mówili, że na Akademii Sztuk Pięknych do Łodzi na projektowanie mody jest tak mało miejsc i to jest wszystko ustawione, że absolutnie ja tam się nie dostanę, bo trzeba mieć znajomości. I ja miałem taki lęk w sobie, że ja tam nie pojechałem, żeby to sprawdzić, bo wydawało mi się, że to w ogóle nie jest dla mnie. Nikt mi nie pomógł wtedy, nie dał mi takiej siły, odwagi, że jedź, spróbuj, no przecież możesz i tak dalej, tylko ponieważ byłem dobry z malarstwa, no to pojechałem na te egzaminy z malarstwa do Poznania. Tam się okazało, że jesteśmy po plastyku zmanierowani i wolą tych po ogólniaku, więc ja się obraziłem, że nie będę więcej zdawał na tę akademię.
I poszedłem na tą pedagogikę, żeby nie iść do wojska, ale to nie były moje jakieś takie, wiesz, marzenie. Specjalne marzenia, żeby wychowywać dzieci. Chciałem być tym projektantem. I teraz zostałem tym projektantem w końcu, ale wtedy, jak przerobiłem w sobie pewne rzeczy, że dałem sobie szansę zostania tym projektantem, zrealizowanie jak gdyby marzeń z dzieciństwa. Dlatego ja się dobrze czuję z tym zawodem, bo wydaje mi się, że to jest zawód, który mi daje takie odpowiednie miejsce dla mnie w społeczeństwie.